Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 13.10. Oglądają Państwo program Dzień z Republiką. Niesamowite rzeczy się dzieją, Szanowni Państwo, podczas transmisji sejmowych. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nigdy tylu obywateli nie oglądało tych transmisji. To pierwsze posiedzenie tego nowego Sejmu, nawet 100 tysięcy momentami. A czy ogląda, no właśnie, to show, albo nie show, albo posiedzenie, bo już tutaj różne komentarze słyszymy, Marek Król? O to zapytamy właśnie teraz. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Częściowo oglądam, jak mi czas pozwala, częściowo relacje potem oglądam. Tylko martwi mnie jedno, że Szymon Hołownia nie ma dochodów, bo jak wiem, w umowach telewizyjnych jest tak, że jak wzrasta oglądalność, to jest jakaś prowizja od wzrostu oglądalności, a tutaj za suchą pensję marszałka musi tyrać od rana do wieczora. My tak żartobliwie oczywiście rozpoczynamy nasze spotkanie. No, panie redaktorze, 100 tysięcy obserwujących, 100 tysięcy użytkowników nawet momentami ogląda, ale taki tytuł. Czy to jest wiejska show, czy to są poważne obrady? Miało być lepiej, miał być wyższy standard, czy jest? No powiem tak, że jednak osoba marszałka narzuca pewne formy i pewien styl pracy. Jeżeli to jest showman z programu telewizji komercyjnej, to siłą rzeczy pojawiają się tam różne postacie z Koalicji Obywatelskiej, które takie talenty albo chcą dorównać talentem showmanowi. Faktycznie ja tutaj przedtem oglądałem wystąpienie posła Józefa Ciuka, tego najbardziej wytatuowanego posła, byłego nauczyciela albo w dalszym ciągu nauczyciela, który rozdzielał szaty i żalił się, że jest hejtowany, zapominając, że sam hejtował i to mocno w kampanii wyborczej, a że tak powiem, 8 gwiazdek nosił cały czas na t-shircie, na różnych strojach i tak dalej. Więc myślę, że osobowość powoduje, że będziemy mieli dość taki sejm pełen happeningów i spektakli różnego typu. I wczoraj taki spektakl odgrywał się, mogliśmy być jego widzami. Zacznijmy od odwołania członków Komisji Państwowej, Komisji Badającej Wpływy Rosyjskie w Polsce. Panie redaktorze, bardzo proszę, wysłuchajmy fragmentu z konferencji prasowej. Pan Sławomir Cęckiewicz. Raport będzie opublikowany krótko po naszej konferencji, będzie zawieszony na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w formie pliku PDF, będzie do pobrania. Będą również załączone do niego aneksy i całość tego materiału liczy około 100 stron. Oczywiście raport nie jest z naszego punktu widzenia jako autorów do końca zadowalający, w tym sensie, że działaliśmy pod presją czasu i chcieliśmy go po prostu na dzisiejszy dzień przygotować. Chcieliśmy oczywiście doprowadzić do odtajnienia całego szeregu materiałów, które czy to w formie aneksów, czy to w formie opisowej mogłyby na pewno wzbogacić naszą wiedzę, którą chcieliśmy się z Państwem podzielić, no ale nie ma co już tego powtarzać, po prostu skoro najpewniej jest to nasza pierwsza i ostatnia konferencja, chcieliśmy zaprezentować to, co zrobiliśmy przez ostatnie 3 miesiące. A raport ten można przeczytać w całości również na stronie Telewizji Republika i na stronie Gazety Polskiej. Panie redaktorze, konferencja poprzedziła burzliwą debatę w Sejmie na temat pracy tej komisji. Padały takie zarzuty właściwie, że ludzie, którzy zasiadali w tej komisji, pobierali ją ogromne pieniądze, a właściwie nic się takiego nie wydarzyło, żadna praca nie została wykonana. To jeden z tych argumentów na nie. No a później głosowanie. Wszyscy członkowie odwołani. I co teraz, jak pan to oceni? No teraz będziemy mieli, mówię w cudzysłowie, problem, ponieważ nie mogli tej ustawy, bo ustawą została powołana Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich, a zapewne gdyby chcieli unieważnić tę ustawę, no to musiałaby ona trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy i wtedy byłby problem, bo nie wiem, czy prezydent, który uczestniczył w procesie
tworzenia tej komisji w sensie takim legislacyjnym, no czy by zawetował? Raczej by nie zawetował. Więc powstało coś takiego, że mamy ustawę i komisję wydmuszkę, czyli komisję bez członków. Mówi się, że Platforma chce tam umieścić swoich różnych ludzi, no bo wtedy mogłaby na przykład zrobić raport, że Donald Tusk nigdy nie miał nic wspólnego z interesami rosyjskimi, a są tacy utalentowani przecież i prawnicy, i posłowie, którzy by to próbowali udowodnić. No albo to zostanie pusta komisja. Właściwie prawo tego nie reguluje. Ona może być pusta cały czas przez całą kadencję Sejmu. Panie pośle, panie redaktorze, pan widzi kogoś w tej komisji, nie wiem, bo tu padały zarzuty, że ludzie, którzy w niej są, to są ludzie PiS-u, że są zakolegowani z Prawem i Sprawiedliwością. No i teraz tak, mamy komisję bez członków. Pytanie, czy pan widzi może jednak kogoś, nie wiem, z Platformy, czy z innych ugrupowań, albo jacyś eksperci, którzy by tak rzetelnie zajęli się pracą? No jest taki wybitny ekspert, autor książek udowadniających agenturalność Prawa i Sprawiedliwości, a także zwłaszcza Antoniego Macierewicza, to jest pisarz Piątek, kiedyś mąż jednej z byłych posłanek. Także na pewno by znaleźli tam takich dzielnych ludzi. No, są tacy ludzie jak generał Pytel, Nosek, pułkownik Dusza, którzy na współpracy z FSB, czyli Rosyjską Służbą Cywilną Wywiadu, no zjedli, nie powiem co, ale wypili bardzo dużo, co było widać na tych biesiadach na Mazurach z agentami służby rosyjskiej, służby wywiadowczej. Także proszę się nie martwić, na pewno znajdą się tacy, którzy będą chcieli zaistnieć, bo to jednak daje rozpoznawalność uczestnictwo w takiej komisji. Rozumiem, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości tak na przyszłość też zapowiadają, że jeżeli ta komisja, czy też inne komisje będą, to oni będą chcieli brać udział w pracach tych komisji. Mamy taką sytuację, że przecież opozycja nie zgłosiła swoich członków do tej komisji, bo uznała z góry, że to jest niedemokratyczna, niekonstytucyjna i tak dalej komisja. Więc pytanie, kogo PiS może wskazać na przykład do tych komisji, czy do tej konkretnej? No, jeżeli wskaże... Jest. Natomiast oni zbojkotowali tą komisję tak naprawdę, bo miejsca dla przedstawicieli ówczesnej opozycji były, no ale nie wystawili żadnych kandydatur, więc teraz no, mają paszczet, który muszą w jakiś sposób skonsumować. Nie wiem jak. Myślę, że dość niefortunnie zaczęli kadencję Sejmu od właśnie wyrzucenia członków tej komisji. Osób o wielkim doświadczeniu, ogromnej wiedzy. Mam na myśli pana profesora Cęckiewicza, pana profesora Zybertowicza, czy pana generała brygady Kowalskiego, który popełnił parę książek. O, właśnie widzimy na załączonym obrazku. No tak, panowie byli podczas tego posiedzenia, podczas tej debaty, przysłuchiwali się, ale na sali sejmowej przede wszystkim był Donald Tusk. No i nie było tego przemówienia lidera Platformy. Dlaczego? No Donald Tusk ma bardzo poważny problem, bo wśród osób wskazanych przez w tym pierwszym i ostatnim, jak widać, raporcie Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich wymienione jest nazwisko kilku polityków na czele z Donaldem Tuskiem, którzy nigdy nie powinni zajmować stanowisk odpowiedzialnych, państwowych, tych stanowisk, które na przykład decydują o bezpieczeństwie państwa polskiego. Tam jest i Siemoniak, tam jest paru innych. No nie ma Radosława Sikorskiego, co mnie troszeczkę dziwi, ale być może on nie występował w tych materiałach o współpracy między SKW a FSB. Także tak to wygląda dzisiaj. Panie redaktorze, poza tą komisją to też inne tematy w tym posiedzeniu, cały czas pierwszym posiedzeniu
tego Sejmu, tej kadencji były podejmowane. I tutaj ważna informacja, o tym też rozmawiamy. Donald Tusk zapowiedział powstanie 3 komisji śledczych. Zapowiada rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości. Komisja śledcza badająca inwigilowanie Pegasusem, komisja śledcza dotycząca afery wizowej i komisja dotycząca wyborów korespondencyjnych. Jak pan widzi pracę tych komisji i też zasadność ich powoływania? No, myślę, że w kwestii politycznej zasadność zawsze się jakieś uzasadnienie się znajdzie. I jeżeli chodzi o użycie oprogramowania Pegasus, no to jest potwierdzenie, i to było zgodnie z prawem, był tym oprogramowaniem, tym systemem podsłuchowym penetrowane relacje pana Sławomira Nowaka i umożliwiło to postawienie mu zarzutów, chociaż rozprawy na razie się nie toczą, bo taki mamy wymiar sprawiedliwości. Natomiast te 3 komisje to jest, pani redaktor, dopiero początek. Mówi się o minimum 3, a pan Michał Chłobowsko nawet wymienił, że może takich komisji powstać 20, a i to nie wystarczy. Będą bardzo zapracowani po prostu. Bardzo zapracowani, ale proszę sobie wyobrazić, ponieważ te komisje będą, relacje z tych komisji będą przedstawiane na żywo. Ja nie wiem, jak ekipy telewizyjne sobie poradzą tutaj, bo przecież no, wystarczy 3 komisje, z trudem się obsługuje. Nie zadaję nawet pytania, co będą robić pozostali sejmowie, mam na myśli prace ustawodawcze, bo może im nie starczyć czasu. A jeżeli chodzi o kwestie na przykład wyborów kopertowych, no to została ta kwestia tak naprawdę zamknięta prawomocnym orzeczeniem sądu, które uznało, że nie podjęcie działań przez prokuraturę wobec tych wyborów, które miały się odbyć w pandemii covidowej, jest uzasadnione i sprawa jest zamknięta. Nie ma, czyli sąd zapewne nie będący tutaj, bo podjęła decyzję osoba, która naprawdę nie należy do nowych sędziów, zamknął całą sprawę, więc nie wiem, nad czym będzie teraz obradowała ta komisja, twierdząc, że ogromne pieniądze poniesiono, wielkie straty milionowe i tak dalej, i tak dalej. Na pewno były koszta określone, więc moim zdaniem te komisje po prostu będą takim igrzyskami, happeningiem kolejnym, który pozwoli wykreować nowe gwiazdy tej części rządzącej. No dobrze, ale właśnie być może tego oczekiwali wyborcy Platformy, czy też Koalicji Obywatelskiej, rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości i się wzięli do roboty, do wypełniania obietnic, o tak. Tak, pani redaktor, szanowni telewizowie, ja znam ten model kiedyś zastosowany przez Tuska, że to i powtarzają to w tej chwili, powtarzają to wyborcy, że łącznie z panem Michałem Kobosą, przepraszam, posłowie łącznie z Michałem Kobosko, że 15 w czasie, dokonując takich, a nie innych wyborów, wyborcy tej koalicji, która może przejąć władzę, oczekiwali właśnie takich komisji i oczekiwali właśnie rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Ja, dalibóg, uczestniczyłem w wyborach, jak większość z nas, i nie wiem, co jest w głowach wyborców, czego oni oczekiwali, no ale znam ten format Donalda Tuska, który już za pierwszego Tuska powtarzał: miliony Polaków od nas tego oczekują, miliony Polaków domagają się tego. Znamy ten patent, co ma uwiarygodnić działania, określone działania polityczne. Panie redaktorze, najnowszy sondaż przeprowadzony, opublikowany przez Wirtualną Polskę. Tutaj pytanie, czy Jarosław Kaczyński powinien ustąpić ze stanowiska szefa partii? 57, prawie 58% badanych twierdzi, że tak. 27 jest przeciwnego zdania. 15 nie ma zdania w tej sprawie. Raczej chyba się nie zanosi na zmiany, jeśli chodzi o lidera Prawa i Sprawiedliwości. Czy może inaczej jest? No, myślę, że nie. Raczej nie należy się spodziewać. No, w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, cała Zjednoczona Prawica, szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, jest w bardzo trudnej sytuacji i, jak to się mówi, nie zmienia się
koni przy przeprawie przez rzekę, a Jarosław Kaczyński jest jednak symbolem, ma ogromny autorytet, co nie znaczy, że w momencie, kiedy po jakimś czasie Jarosław Kaczyński, takie sugestie z jego ust padały, będzie się wycofywał na drugi plan. Oczywiście te badania potwierdzają sympatię do opozycji i sympatię do Prawa i Sprawiedliwości. Te 27% to jest, można powiedzieć, taki żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Także ja się nie spodziewam w tej chwili żadnych poważnych ruchów kadrowych w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. A to na koniec zapytam. 11 grudnia usłyszymy coś przełomowego, jeśli chodzi o exposé premiera Mateusza Morawieckiego? No myślę tak, że usłyszymy przede wszystkim taki raport i na temat tego, co zrobiono, a temat wyzwań, jakie mamy, jakie mamy sytuację zewnętrzną i co należy w Polsce robić. Może mniej komisji, a więcej pracy dla Polski. Mam na myśli dalszy rozwój gospodarczy i społeczny Rzeczypospolitej. Co dokonało się za sprawą Prawa i Sprawiedliwości? Myślę, że takie przesłanie będzie sformułowane przez pana premiera Morawieckiego. Na razie sygnały są takie, że część dorobku Prawa i Sprawiedliwości, mam na myśli na przykład ta kwestia zamachu na Orlen, spadek notowań i tak dalej, nieodpowiedzialne działania, potwierdzają, że jeżeli chodzi o gospodarkę, to Donald Tusk, jego ekipa jest po prostu słoniem w sklepie z porcelaną i będzie szkodzić, a nie pomagać. I tutaj kropka. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Marek Król, publicysta, był Państwa i moim gościem. Dziękuję. A już za chwilę Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, Prawo i Sprawiedliwość.